A new day is dawning. The horizons are bright. Jak może wiecie, moim pierwszym pomysłem na życie było studiowanie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chyba dobrze się stało, że pomysł okazał się być całkowicie fatalny, bo tak naprawdę po 10 dniach, po 12 dniach stwierdziłam, że to absolutnie nie dla mnie i pogalopowałam w zupełnie inną stronę. Natomiast w tym momencie troszkę żałuję, że brakuje mi pewnych podstaw, które bardzo pomogłyby mi prowadzić biznes. Nie ma znaczenia, czy chodzi o biznes w branży beauty, czy jakikolwiek inny. Te podstawy prawa są dla nas bardzo ważne. Dlatego też stwierdziłam, że w jednym z pierwszych odcinków moim gościem będzie prawnik. Będzie pan mecenas Piotr Łysko z kancelarii HGL Legal z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o takich najważniejszych, najpilniejszych, najistotniejszych kwestiach, które dotyczą branży stylizacji paznokci. Nie martw się. Ja też spędziłem tylko 11 dni na Wydziale Prawa. To bardzo obiecujący początek. Tak naprawdę. Jest. Bardzo mi się podoba. Oczywiście żartuję. Było tego trochę więcej, nawet 5 lat. Ale wystarczająco dla wystarczająco. Paznokci. Dobrze. W takim razie pierwsze pytanie. Panie mecenasie, ignorancja juris nocet, zwłaszcza w momencie, kiedy prowadzimy własny biznes, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, nawet w sytuacji, kiedy to jest biznes z zakresu stylizacji paznokci, co nie brzmi może jakoś wybitnie dumnie, ale też bardzo istotne, żeby przestrzegać przepisów prawa, prawda? I to nie jest łatwe, bo jest tego bardzo dużo. To prawda. Ignorancja juris nocet. Zaczęliśmy od łaciny, a jak wiadomo, wszystko, co powiedziane jest po łacinie, brzmi lepiej i brzmi mądrzej. I groźniej. Na przykład vacere bracis meis. Mhm. To jest to słynne amerykańskie eat my shirts. Idealnie. Ale ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Niestety, ta zasada, niestety bądź niestety, zasada mam koło 1500 lat. A i tak zdaje mi się, że nie wszyscy się jej nauczyli jeszcze. Niestety nie zwalnia nas, szczególnie przedsiębiorców, z obowiązku przestrzegania tych wszystkich przepisów, a jest ich multum, nieznajomość ich treści. Więc musimy przynajmniej w tym okrojonym, ale najważniejszym dla nas zakresie mieć świadomość tych wszystkich przepisów, tych wszystkich ryzyk, które ponosimy jako przedsiębiorcy. Niestety nic nie zawalnia nas ze znajomości tego prawa. Tylko że tych przepisów jest bardzo dużo, tak jak wspomniałam, bo mówimy o prawie cywilnym, podatkowym, autorskim, patentowym, przepisach sanitarnych. I jak ten biedny stylista paznokci ma to wszystko ogarnąć w momencie, kiedy brakuje mu podstaw? Ale mało tego. Niestety Polska jest liderem w niechlubnym rankingu namnażania prawa. To znaczy, że naszego prawa jest coraz więcej i jest coraz gorszej jakości. Piotr, błagam, nie idźmy w tym kierunku, nie w kierunku polityki, bardzo proszę. Dobra. Pogalopujemy, oj. Tych tematów nie poruszamy. No niestety musimy mieć świadomość tego, że tego prawa jest coraz więcej i trzeba za tym nadążać. Mm-hmm, dokładnie tak, ale w kontekście stylizacji paznokci, tak naprawdę wydaje mi się, że najistotniejsze dla nas tutaj dzisiaj będzie prawo cywilne, bo tak naprawdę czym jest usługa stylizacji paznokci? Z punktu widzenia prawa właśnie. Mało kto wie, że tak naprawdę każda klientka, która przychodzi do aby jej paznokcie były wystylizowane, zawiera umowę cywilnoprawną. Mm-hmm. A co prawda był spór w doktrynie. Tak, to, dobra, to, ciekawie. Lubimy, my prawnicy lubimy spory w doktrynie. I faktycznie taki mały spór w doktrynie narósł, czy jest to umowa zlecenie, czy jest to umowa o dzieło. Natomiast z pełną świadomością mogę powiedzieć, że to jest umowa o dzieło. Czym się różnią te dwie umowy od siebie? Przede wszystkim tak, należy pamiętać, że umowa stylizacji paznokci jest umową rezultatu, a nie starannego działania. Czyli dla nas najistotniejszy jest ten finalny rezultat. A czyli to skłania mnie do tego, aby ocenić to jako umowę o dzieło. No i tak naprawdę musimy mieć świadomość, że nie różni się to niczym od każdego innego kontraktu. Na przykład jak kupujemy samochód, podpisujemy umowę, tutaj nie podpisujemy umowy, jest to umowa ustna, ale ona ciągle obowiązuje. I o co chodzi z tym rezultatem? Bo zakładam, że mamy wykonany zabieg, stylistka jest bardzo zadowolona ze swojej pracy, a powiedzmy klientka tak patrzy
ocenia, zastanawia się, przygląda i stwierdza, nie, nie, pani Basiu, to jest obrzydliwe. No wtedy? Właśnie, i wtedy jest problem. No. I wtedy dzwonimy do pana mecenasa. No właśnie, zależy, kto zadzwoni pierwszy, czy klientka, tak. Czy stylistka. Tak. Natomiast no, jest to problem pewien. Teraz trzeba zastanowić się, czy to jest problem prawny. A to znaczy, czy jest to wada. Jeżeli jest to wada, czyli na przykład mocno odbiega to od pewnych standardów, czyli czasem, oczywiście ja sam nie korzystam z usług stylizacji paznokci, ale też słyszałem o przypadkach na przykład lakieru, który jest gorszej jakości, bądź na przykład jakiś szkód nawet na osobie. Zniszczone, tak? Przepiłowane, pokaleczone skórki dokładnie, chociażby. Dokładnie, i to jest wada. Jeżeli jest to wada, no to najnormalniej w świecie, tak jak w przypadku butów na przykład nowo kupionych, można usługę, tak samo jak towar, reklamować. O, i jak wygląda procedura reklamacji w takim razie? Pokrótce jeszcze o tym, co jest, bo potocznie jest to reklamacja. Tak naprawdę jest to rękojmia, korzystanie z prawa rękojmi, ponieważ rękojmia wynika z kodeksu cywilnego, który nas wszystkich obowiązuje. Gwarancja tak naprawdę jest umową pomiędzy, odrębną umową pomiędzy przedsiębiorcą, na przykład a konsumentem, więc to będzie rękojmia, ale dla ułatwienia mówmy tutaj o gwarancji i reklamacji. Jeżeli jest to reklamacja, to pamiętajmy, że w pierwszej kolejności nie należy bagatelizować uwag od konsumenta. Dlaczego? Bo obojętnie, czy on ma rację, czy racji nie ma, to mamy 14 dni na to, aby się ustosunkować do tego, do tych zarzutów, które klient ma do naszej pracy. Jeżeli tego nie zrobimy, to następuje domniemanie prawne, kolejne trudne słowo, ale ono musiało paść, czyli w sposób dorozumiany, w jakiś sposób przyjmujemy, że ma rację, jeżeli nie zajmiemy stanowiska, tak? Jeżeli nie wdamy się w dyskusję. Także przestrzegam przede wszystkim przed tym, że jak dostaniemy reklamację od klienta, spojrzymy na nią i no nie, to są bzdury. Reklamacja musi być w formie pisemnej? Nie musi być w formie pisemnej, ona powinna być w formie pisemnej, ale jeżeli na przykład jest na gorąco, no to wiadomo, że jeżeli klientka siedzi u nas z paznokciami, patrzy na nie, no to proszę mi dać kartkę i długopis, ja teraz będę pisać reklamację. No to po prostu życie pokazuje, życie pisze inne scenariusze. Tak. Teoretycznie tak, ale ona może być zgłoszona też ustnie. Potem są problemy dowodowe oczywiście, czy ona została zgłoszona, czy nie została zgłoszona. My jednak powinniśmy zawsze ubezpieczyć się i odpisać pisemnie, bo niestety papierologia jest wszędzie. Jak idziemy na przykład do dentysty, to podpisujemy, że zgodę, świadomość, dokładnie, mówię, jakbyśmy brali kredyt. Jak idziemy na przykład gdzieś na jakiś prosty bardzo zabieg, to nawet może nas, mogą nas ciarki przejść, że tak, tak. Jakie mogą być komplikacje. Tak. Matko, tak. Przecież oni mają pieprzyk wyciąć, ale to zaraz przestanę chodzić. Nie? No dokładnie. Ale niestety musimy to podpisać. No, Przezorny zawsze ubezpieczony, ale do ubezpieczenia jeszcze dojdziemy. Aha, dokładnie tak. A skończmy reklamację. Reklamację, dokładnie. No i przede wszystkim teraz tak, czy to jest problem prawny, czy nie, bo jeżeli to nie jest problem prawny i klientka nie ma racji, to znaczy zrobiliśmy wszystko zgodnie ze sztuką, to jest problem biznesowy. I tutaj nie jestem specjalistą od prowadzenia biznesu, bo jestem tylko adwokatem, natomiast pytanie, czy nie powinniśmy jednak i tak dać coś więcej od siebie i nawet jeżeli klientka jest niezadowolona, to może lepiej to poprawić, prawda? Tak. Nawet jeżeli nie ma racji, bo teraz tak, ktoś mądry kiedyś powiedział, że niestety na wielu grobach można napisać, że on miał rację, nie? Albo on miał pierwszeństwo, a to nie o to chodzi, prawda? Tak. I tak samo jest z biznesem trochę, to znaczy, zastanówmy się, czy chcemy, żeby pod naszymi na przykład profilem facebookowym było nie uwzględniło mojej reklamacji, nie uwzględniało mojej reklamacji, nie uwzględniało mojej reklamacji i czy my będziemy zawsze odpisywać, bo nie miała racji, bo nie miała racji, bo nie miała racji. No, średnio, prawda? To będzie wyglądało. Dokładnie. Czyli teraz tak, pytanie, czy to jest problem prawny, jeżeli prawny, no to jeżeli to jest faktycznie wada, to absolutnie musimy poprawić, a jeżeli to nie jest problem prawny, to już zależy od nas, ale ja też rekomenduję, żeby, jak to się mówi, klient ma zawsze rację. No tutaj bym polemizowała, to rzeczywiście tak jest, ale to podejście do social mediów chociażby tutaj rzeczywiście będzie bardzo istotne. Ale jeszcze jeden konkret. Co ze zwrotem pieniędzy?
Bo bardzo często jeszcze przepraszam, właśnie wchodzę na różnego rodzaju grupy facebookowe, klientka wrzuca zdjęcie paznokci, paznokcie rzeczywiście no średnio udane i pojawiają się dziesiątki komentarzy, czemu za to zapłaciłaś, trzeba było nie zapłacić. Nie, to też tak nie jest, bo za usługę należy zapłacić. O właśnie. Jeżeli usługa jest źle wykonana, bo są jakieś wątpliwości, to w pierwszej kolejności tym pierwszą reakcją przedsiębiorcy jest naprawa, poprawa, tak? Bo jeżeli na przykład spędzimy dodatkowe może 5-10 minut, to klient też nie do końca ma prawo żądać od nas pieniędzy, bo możemy to w bardzo łatwy, szybki, przystępny sposób naprawić, tak żeby był klient zadowolony. Więc to jest punkt pierwszy. To jest poprawa. Punkt drugi to jest obniżenie ceny na przykład. To znaczy, jeżeli klient ma taką świadomość bądź przeczucie, że to, co dostał, nie odpowiada do końca tym pieniądzom, które on zapłacił, no to być może rozwiązaniem jest na przykład upust 10-20%. Wszyscy są wtedy zadowoleni. I można po jakimś czasie wrócić z prośbą o taki upust, czy trzeba to zasygnalizować od razu? To znaczy, należałoby to sygnalizować od razu. Natomiast nie przekreślajmy tych, którzy wyjdą z salonu i niektórych rzeczy nie można od razu zobaczyć, tak? Przede wszystkim jest jakaś trwałość wykonanej pracy przez nas, a więc my możemy dokonać oceny dopiero po jednym, dwóch, trzech często dniach. To znaczy na przykład paznokcie powinny się w takiej formie, jakiej zostały zrobione, utrzymywać przez tydzień, dwa tygodnie, a tu po trzech dniach pęknięcie jakieś. Tak. Więc klient musi mieć możliwość też zareklamowania takiej usługi po trzech dniach na przykład. Oczywiście. No i dopiero jeżeli cała ta ścieżka jest wyczerpana, to znaczy klient, nie jesteśmy w stanie tego poprawić, klient nie chce obniżenia ceny, no to myślę, że niestety ostatnim punktem jest zwrot pieniędzy, zwrot pieniędzy, a nie niezapłacenie za usługę, prawda? Tak. To jest różnica. Tak, znakomicie. Pięknie dziękuję, że to wyjaśniliśmy, bo naprawdę temat bardzo gorący. Tak, i niestety tyle, ile ludzi, tyle problemów. A u nas tych problemów rzeczywiście jest bardzo dużo, bo klientek też mamy ogrom i branża cieszy się w tym momencie tak dużą popularnością i tak chodliwe są te paznokcie w tym momencie, że tych problemów mamy naprawdę bardzo dużo. Ja też to zauważam. No. Jako osoba z boku patrząca, jeśli mogę oczywiście, to widzę ogromną konkurencyjność, większą niż w innych branżach. Przedsiębiorców, którzy oferują takie usługi, jest coraz więcej, więc ja wierzę, że też grono naszych słuchaczy, odbiorców dzisiejszego programu jest naprawdę ogromne, więc ta świadomość musi iść w świat. Piotr, a pastwiliśmy się tu przez chwilkę nad stylistami paznokci, czyli nad przedsiębiorcami. A co powiesz na temat polskich klientów? I tak się uśmiecham troszeczkę, bo bywa różnie. Nie wiem, jak u ciebie w branży, ale u nas... proszę. Chcesz szczerości? Tak, bardzo. Dam ci szczerość. Mięcha. W mojej ocenie polscy klienci, polscy konsumenci to święte krowy. Dlaczego? Bo tak im... Nie komentujcie, zachowajcie uwagi dla siebie. No ale niestety, takie są fakty, musimy tu mówić o faktach. Więc jak spojrzymy na tę nierówność praw i obowiązków po stronie przedsiębiorcy, po stronie konsumenta, no to niestety czasem mam wrażenie, że konsumenci są traktowani przez polskie prawo jako takie totalnie niemyślące jednostki, które trzeba za rączkę prowadzić, które mogą odstąpić zawsze od umowy, które mają 14 dni, nawet jak telewizor, który jest ich wymarzonym telewizorem, przyjedzie do nich i oni przez 13 dni sobie oglądają swoje ulubione seriale na tym telewizorze, to potem stwierdzą w 14 dniu, przecież ja mogę jeszcze odstąpić od umowy, pakują ten telewizor z powrotem i odsyłają. Tak się dzieje. Tak? Ludzie kupują buty, chodzą w nich cały sezon, a potem oddają do sklepu. Tak, tak się dzieje. No, dlaczego? Bo prawo na to pozwala. Tak. Dlatego użyłem sformułowania, nie chcę nikogo obrazić oczywiście, dlatego użyłem sformułowania święte krowy, bo też jako takie my, jako przedsiębiorcy, musimy mieć świadomość, że tak należy ich też traktować. Więc takie jest moje zdanie. No przede wszystkim, jak klient przychodzi do ciebie, do mnie, do każdego innego przedsiębiorcy, to po pierwsze, my musimy czasem wykonać katorżniczą pracę, żeby dowiedzieć się, co on chce. Nie? No przychodzi, nasze branże są bardzo podobne, bo klient przychodzi, siada naprzeciwko ciebie, i mówi: proszę robić, proszę ładnie, działać. Niech będzie ładnie. Niech będzie ładnie. Klient do mnie przychodzi i mówi:
ja bym chciał, żeby było dobrze, nie? Ja też chcę, żeby było dobrze, ale musimy ustalić, czego ty człowieku chcesz konkretnie. Czy chcesz, jak przychodzi do mnie klient, jakiego rezultatu? O, znowu umowa o dzieło, rezultat. Czyli ty musisz wiedzieć od klienta, musisz mieć tą informację, czy te paznokcie mają być podłużne, okrągłe, kwadratowe, czy one mają mieć diamenty na sobie, czy ma być myszkamiki tam i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, coś konkretnie, konkretnie. Bo ja na przykład, powiem szczerze, korzystam z usług barbera czasem i trochę bym się obawiał przy niektórych powiedzieć, rób co chcesz, nie? I potem ręcznik z oczu na twarzy. No to nie do końca to, o co mi chodziło, nie? Więc ale to mój błąd, tak? Ale ja mam tego świadomość, ja jestem świadomym konsumentem. A niestety tych nieświadomych konsumentów jest dużo i my musimy ich ciągnąć za język, czego chcesz, jak chcesz, żebyśmy to my potem nie mieli paradoksalnie problemu. Dokładnie. I dlatego chyba bardzo nam się przyda coś, jak tutaj widzimy, karta klienta. Karta klienta, bo informacja mamy czarno na białym wypisane, czego klient oczekuje, czego oczekiwać nie powinien, oczywiście, z czym może się spotkać po zabiegu i mamy to wszystko podpisane doskonale przez klienta, więc tak naprawdę... I jest coś, o czym nawet nie pomyślałem, a co jest genialne, uczulenia na kosmetyki i alergie. Bo przecież my nie jesteśmy wszechwiedzący, jak przychodzi ktoś do nas, to skąd ja mam wiedzieć, że on nie może zjeść orzeszka, bo zaraz się zejdzie nam tutaj, bo ma alergię na orzechy, prawda? Uczulenie na kosmetyki, alergie, rodzaj wykonywanej pracy, uprawiany sport, uwagi. Dziękując za wybór naszego salonu, informujemy, że użyte przy zabiegu narzędzia zostały wysterylizowane lub są jednorazowe. Rewelacja. No, muszę ci powiedzieć, że masz świetnego prawnika. Wiem, dziękuję. Także naprawdę chylę czoła, bo ja mówię, to jest dokładnie to samo. Taki dokument powinien być w każdym gabinecie, i lepiej mieć coś takiego podpisane, niż nie mieć. Tak. Niestety, papierologia, od papierologii nie uciekniemy. Często klienci pytają mnie, no dobrze, ale czy my musimy te 1000 papierów podpisywać? Musimy. Musimy. Odpowiedzieć na to musimy. I dlatego też, kochani, tego typu kartę klienta zawarłam w mojej książce, w leksykonie stylizacji paznokci, więc jeżeli kupujecie leksykon, taka karta jest. Osoba kupująca może sobie skopiować tę kartę i dowolnie używać w salonie. Oczywiście mówię tutaj o osobie kupującej książkę, żeby to się nie skończyło tak, że na przykład ta karta zostanie skserowana, skopiowana i wrzucona do internetu na jakieś ogólnodostępne fora, bo tutaj też oczywiście będę dzwonić do pana mecenasa wtedy. Tak jest. Z prośbą o ratunek. I będziemy walczyć, bo o swoje dobre imię trzeba walczyć. Mm-hmm. I tu od razu przyszło mi na myśl prawa autorskie. O właśnie. Bo, ważny temat. Bo prawa autorskie to nie tylko kserowanie książek, to nie tylko ściąganie nielegalnych filmów z internetu. To jest także na przykład chwalenie się cudzą pracą jak swoją. I tego nie wolno robić. Jeżeli jesteście zadowolone z tego, jak wasze paznokcie wyglądają, to miło byłoby też, już abstrahując od przepisów prawa, żeby oznaczyć autora, bo nie bójmy się tego powiedzieć, jest to utwór. Każdy paznokieć, i to tak naprawdę autorsko wystylizowany, jest utworem w myśl prawa autorskiego i jako taki podlega ochronie. Bo oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o prostych czerwonych paznokciach, to takie się robi tysiące, miliony, miliardy na świecie, tak? Natomiast jeżeli zaczynamy wkładać tutaj serce, tak? To znaczy, ja naprawdę wcale nie mówimy o rzeczach śmiesznych i trywialnych, bo sam widziałem niektóre paznokcie, to są po prostu dzieła sztuki. Co tam na takim małym skraweczku można wyrysować, wymalować, to by się Rembrandt nie powstydził, nie? Strasz mocno na przykład na wszystkich paznokciach. Rewelacja. Czemu nie? No ale w tym momencie naprawdę mówimy tutaj o pełnej ochronie. I tak naprawdę dotyczy to klientek, jak i konkurencji. Bo jeżeli konkurencja przyjdzie i powie, a fajne, to się podoba, zacznę robić to samo, niestety nie. Chyba że zgoda, czemu nie udzielić licencji na takie paznokcie bądź na taki wzór, czyli te takie zaawansowane wzory normalnie podlegają ochronie. Tak samo jak książka, tak samo jak wszystko inne. Czyli można by sobie wzór opatentować? Tak, tylko że dzięki prawu autorskiemu jakby to się dzieje z mocy prawa.
czyli już przez samo wytworzenie, upublicznienie, pokazanie światu mojego dzieła, już mamy tą elementarną ochronę. Nawet nie trzeba tego patentować. Oczywiście patentuje się pewien sposób, na przykład sposób ozdabiania paznokci. Natomiast już jeśli chodzi o samo dzieło, sam utwór, sam paznokieć, wzór na tym paznokciu, to on z mocy prawa jest stworzony po samym stworzeniu go. Mm-hmm, rozumiem. A wróćmy na momencik jeszcze do tej papierologii, o której mówiłeś. I tutaj bym chciała poruszyć temat trudny i bolesny dla nas, jeśli chodzi właśnie o ten nadmiar obowiązków, czyli o RODO. O matko. Przepraszam. RODO, temat rzeka. Tak, ale tak pokrótce. A nikt z nas do końca nie wie, gdzie ona płynie nawet. To jest dokładnie tak, dowiemy się za parę lat. Zasadniczo RODO miało chronić wszystkich dane osobowe, a stało się trochę kulą u nogi. No takie są fakty, bo oczywiście ja rozumiem RODO w pełnym zakresie dla firm ubezpieczeniowych, dla banków, tam gdzie te wrażliwe szpitale, lekarze, tam gdzie te informacje są bardzo wrażliwe i one nie mogą być upubliczniane w żaden sposób. Natomiast niestety nie ma tam wyłączonych małych i średnich przedsiębiorców, a przecież osoby, które stylizują paznokcie są małymi i średnimi przedsiębiorcami, 90% przedsiębiorców w Polsce. Niestety też obowiązuje to RODO. Czym jest RODO? RODO to jest zbiór przepisów i zbiór zobowiązań nałożonych na nas, przedsiębiorców, żeby chronić dane osobowe. Natomiast ja widziałem, mogę jeszcze raz zobaczyć? Proszę. Bardzo chętnie, bo oczywiście kątem oka dojrzałem też klauzulę informacyjną. I tak naprawdę rewelacja. Taka klauzula informacyjna to jest praktycznie 50% naszych obowiązków. Po drugie, musimy na przykład stworzyć jakąś bazę danych, musimy mieć dla wewnętrznego użytku regulamin, jak tymi danymi rozporządzamy, kto jest administratorem, jak tym administrujemy, jak zabezpieczamy się przed wypływem tych informacji. I tutaj przestrzegam przede wszystkim, czy ja zawsze będę przestrzegał przed szarlatanami w każdej branży. Nasza branża, branża prawnicza też nie ustrzegła się takich. I widziałem ogłoszenia, zrobimy ci RODO za 200 zł. Mm-hmm. Na pewno widziałaś też ogłoszenia, zrobimy ci paznokcie za 20 zł. Tak, tak. Codziennie brudne przez takie ogłoszenia. I to dokładnie jest to samo. To znaczy, tak naprawdę jest to bardzo skomplikowane dla nas, dla samych prawników. Uważam, że nie da się tego zrobić masowo. Znaczy nie ma jednej recepty dla każdego, bo trzeba podejść indywidualnie. Bank ma zupełnie inną ochronę danych osobowych. Mały zakład, który przyjmuje, nie wiem, 5-6 klientów dziennie i ci klienci są powtarzalni oczywiście, bo wracają za jakiś czas, też będzie inaczej podchodził do tego RODO, może trochę bardziej liberalnie ma możliwość. Ale ta klauzula jest już połową sukcesu. Drugą połową jest taka praca wewnętrzna, ale to nie jest skomplikowane. Warto jednak zawsze, tu będę uczulał, korzystać z usług profesjonalistów, bo takie na siłę korzystanie, inaczej, najtaniej, wiadomo, no nie znaczy najlepiej, niestety. Zazwyczaj nie znaczy. Zazwyczaj nie znaczy. I tutaj, znaczy ja myślę, że przede wszystkim tak, każdy może sobie sam poradzić z RODO. Mhm. Więc albo zrobić to wewnętrznie, samemu, poczytać w internecie bez dużo poradników. Naprawdę to nie jest rocket science. Dla małej firmy, dla dużego przedsiębiorstwa to jest bardzo skomplikowane, ale myślę, że sam każdy sobie poradzi. Natomiast taki to jest pośrodek wybranie kogoś, kto zrobi to za 200 zł, bo albo zróbcie sobie to sami, bo nie jest to super skomplikowane, albo oddajcie się w ręce kogoś bardzo profesjonalnego. Mhm. Takie droga środka jest chyba najgorszą drogą w tym przypadku. Rozumiem. A propos drogi środka, bardzo ładnie nam tutaj pasuje takie przejście tematyczne, bo mamy niestety w naszej branży dość solidną szarą strefę. Czyli dziewczyny siedzą po domach, dłubią, całość trafia do kieszeni i mamy normalnie funkcjonujące salony kosmetyczne, płacące wszelkie możliwe opłaty, podatki, etc. Ale mamy coś pośredniego, mamy taką formę przejściową i myślę tutaj o działalności nierejestrowanej. To coś na ten temat powiedzmy. Działalność nierejestrowana. Pomysł rewelacyjny. Mhm. Wykonanie? Zobaczymy. Aha. Na razie się wstrzymam z oceną. Okay. Polega to na tym, że jest pewien limit przychodów i ten limit to kwota 1125 zł. Mm-hmm. Miesięcznie. Jeżeli tego limitu nie przekraczamy, czyli zarabiamy 1125 zł miesięcznie na tej działalności, nie musimy jej rejestrować. Możemy ją poprowadzić w taki
może, nie wiem, czy mogę powiedzieć, chałupniczy sposób. To jest dobre słowo. Możemy pojechać do koleżanki jednej, drugiej przed weselem naszej przyjaciółki, możemy jej zrobić paznokcie, ona nam to zapłaci. Nie ma problemu, musimy sobie notować. Przede wszystkim prowadzić taki dzienniczek, ala dzienniczek, czyli ile w danym miesiącu zarabiamy. A dlaczego? Bo jeżeli chociaż w jednym miesiącu minimalnie o jeden grosz przekroczymy tę kwotę, to mamy obowiązek zarejestrowania naszej działalności od razu. Mm-hmm. I teraz rodzi się pewien problem, bo to miało zalegalizować tych ludzi, którzy pozostają w szarej strefie. Tak. Pytanie, czy to nie spowoduje, że szara strefa będzie jeszcze większa? Czyli ludzie będą znowu na papierze pokazywać, że zarabiają tylko 1125 zł, a realnie będą zarabiali znacznie więcej na tym. To niestety, my mamy taką trochę mentalność, trochę ponarzekam, jeśli mogę. Śmiało. Że jak Polakowi da się palec, to on by chciał całą rękę. Więc stwierdzi, kurczę, mi jest tak dobrze na tej nierejestrowanej działalności gospodarczej. A po co iść dalej? Że ja będę pokazywał na papierze tylko 125 zł, 1125 zł miesięcznie, a realnie będę zarabiał znacznie więcej. To jest pułapka. To może stać się pułapką, bo to jest bardzo wygodne, bardzo fajne, ale niestety, jeżeli biznes się rozwija, to musimy przejść już na normalną, zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ale kasa fiskalna tak czy tak musi być. No właśnie. Nierejestrowa, ale kasę fiskalną posiadać trzeba. Także nawet jeżeli prowadzimy działalność nierejestrową, to nie zwalnia nas z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Taka branża, można by powiedzieć. Tak. Czyli zakładając, że mamy działalność, mamy kasę, płacimy podatki, przyjmujemy klientów, klienci są zadowoleni, bo fajnie rozpatrujemy reklamacje, to jednak może się zdarzyć jakiś przykra sytuacja w salonie, gdzie skaleczyłyśmy, przycięłyśmy, coś poszło nie po naszej myśli. I wtedy potrzebne nam jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie, dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie, i tu mówię z pełną stanowczością, żeby prowadzić tę działalność, którą panie prowadzą w zakresie paznokci, nie mieć jej ubezpieczonej. To jest punkt pierwszy i uważam najważniejszy przed rozpoczęciem biznesu. Dlaczego? Przechodząc obok stanowisk, gdzie tworzy się dzieła na paznokciach, słyszę jakieś brzęczące przedmioty, widzę jakieś lampy, więc tam prawdopodobnie coś się tnie. Cążki, nożyczki, frezy, multiszlifierki. Ja jak widzę krew, to mdleję. Muszę sobie od razu powiedzieć. Więc, więc ja nigdy sobie nic nie dam na paznokcie. Ja sobie sam będę o moje paznokcie dbał. To się wytnie. Także, ale może się pojawić, tak? Gdzieś lekkie przycięcie. Może. Szkoda, i to jest szkoda na osobie. Jest. To jest szkoda na osobie, więc tam, gdzie wióry lecą, a tu wióry mogą lecieć i może palce się nie traci, ale można na przykład kogoś w jakiś minimalny chociaż sposób uszkodzić, no to jednak sugerowałbym praktycznie naprawdę proszę, żeby te ubezpieczenia były zawarte, bo nikt nigdy nie wie, kiedy to się może przydać, naprawdę. Więc ta branża uważam tak samo jak branża medyczna, to jest krok dalej. Musi być w 100% ubezpieczona. Ja na przykład nikomu palce nie obcinam, a jestem ubezpieczony. Tak. Więc tam, gdzie się palce wkłada, to już są bardziej ubezpieczony. Piękne podsumowanie, bardzo mi się podoba. W takim razie pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystkie takie najważniejsze tematy. Oczywiście one były tylko muśnięte. To jest dosłownie tylko kropla w morzu. I tego... była łacina. Była łacina, ale taka przyzwoita. Taka przyzwoita. Więc pięknie dziękuję. W razie dodatkowych pytań, kochani, przekażę bardzo chętnie kontakt na pana mecenasa. Bardzo dziękuję za zaproszenie.